Siemanko widzowie. Wracamy z powrotem na tory. Już teraz to na pewno. Dzisiaj jest live'ik. Jestem tego pewien na 100%. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy zupę prostą, szybką, ogórkową. Szybką, ogórkową. Ja już wcześniej słuchajcie, no Misiek jest oczywiście tam. O, tam siedzi. Misiek z piłką i z klawiaturą, bo on też z wami chce pisać. Nie wiem, czy widać stąd. Co robimy dzisiaj? Dzisiaj robimy zwykłą zupę ogórkową. Jakie podstawy? No, na pewno przecier ogórkowy. No bo ogórkowa zupa musi mieć przecier ogórkowy. Na pewno śmietana, ale śmietana tylko będzie dodawana do samej porcji zupy, nie? Na pewno bulion warzywny, to jestem tego pewien. Na pewno słuchajcie, ziele angielskie, to ja postaram się zrobić jak najszybciej, żeby wam, jak to się mówi, dupy nie zawracać, bo ja jeszcze mam zamiar live'a dzisiaj zrobić. Na pewno majeranek, na pewno dodam trochę koperku. Na pewno zioła prowansalskie. Ziół nie damy. Pomyliłem się. Sorry, ale czasami się zdarza. Na pewno liść laurowy zaczyna kropić. No nie może tak być. Liść laurowy. Oczywiście pieprz ziołowy. Ja już zrobiłem bazę. Tutaj w garnuszku, oczywiście garnek, no prosty i logiczny. No i jak ja to robię, słuchajcie, jak ja to robię. Mam tutaj ugotowane kurczaki, nie wiem czy widać, ugotowane kurczaki. I teraz słuchajcie, ja je obiorę po prostu z kości. Zaraz mi spadnie ten, no, znając życie to tak może być. Mam bazę dobrą, bo je gotowałem wcześniej je gotowałem. Teraz spróbuję, one nie są już tak. Oddzielam kości od mięsa i wrzucam po prostu same mięso. Kości zje pies. Tak, żeby zupa była syta, to tak po prostu robię. Nie wiem, niektórzy znowu muszę się schylać. Dobra, ja to zrobię na siedząco. Słuchajcie, zrobię to na siedząco. Tam jeszcze pracują chłopaki. Dobra, zrobię to na siedząco. To jest dosyć proste i łatwe. Jak długo pogotujecie i zrobicie bazę, to zobaczcie, jak to fajnie mięso odchodzi od kości. Kawałkami. Rzucam to kawałkami, nie będę was nudził, więc zrobię to jeszcze i zrobimy pauzę, słuchajcie, bo nie ma sensu, żebym się bawił przy was. Kosteczki się zostają, kosteczki dla kory. Zrobię pauzę. A jeszcze parę tematów mam do poruszenia, słuchajcie. I znowu wyjdzie 20-minutowy materiał. Oglądałem wczoraj, słuchajcie. Dobra, no to będę gadał od razu. Przy okazji. Widziałem materiał wczoraj. Jak apel pana K. Chodzi o Mario. On nas wszystkich chce pozałatwiać. Załatwił majora. Major się poddał. Załatwił mnie, ja się nie poddałem. O, to robisz nas. Ja się nie poddałem, przynajmniej na razie się nie poddałem, słuchajcie. Mówię, kawałkami trzeba rwać. Naprawdę to będzie syta zupa. Oj, cholernie syta. Sami zobaczycie.
Mario się pod... Mario, nie, nie Mario, tylko Major się poddał. Major się poddał, słuchajcie. W ogóle pozdrawiam, zaraz będę pozdrowienia będą jeszcze przy okazji. Ja staram się, kurde, szybko gadać, ponieważ nie chcę długich materiałów robić, bo to nie ma sensu. Major się poddał. Ja się nie poddałem. Mario, zobaczymy, czy się podda. Wszystko się okaże. Okaże się w praniu. No tak to wygląda. Po kawałku, po kawałku. Trochę brudząca robota, ale jak ugotowany, to tam czort. O, to dobre. Kostki dla psa. Mamy już to. Major się poddał, słuchajcie. Jest piłka, już dzisiaj pykałem trochę. Trochę pykałem. Także dlatego dzisiaj live'a odrobię. Misiek siedzi, jak widzicie. To jest już generalnie, prawie generalnie gotowe. Ale dobra, wracajmy do tematu szybko, bo ja muszę szybko mówić. No muszę wytrzeć ręce, bo tłuste są. I Major się poddał. W ogóle jakie... Kurwa, bo się pogubię zaraz. Wolę jakie... No, to już mówię wam. Dajemy teraz pieprzu. Czarnego, najlepiej czarny pieprz, tak jak mówiłem. Nie wiem, każdy niech daje w... Kurde, ja usiądę, bo to nie ma sensu. Ja lubię dosyć pikantne. Dajemy liść laurowy. Bo mnie to rozśmieszyło, co Konon tam chce znowu namieszać. Teraz tym bardziej, teraz dla Mario. Chciał dla mnie, trzy dałem liście, powinno styknąć. Powinno styknąć. Pozdrawiam cię, Martunia, właśnie to robię, gotuję, ale muszę być schylony. Dobra, to na świeci. Dam do takiego gara, no to dam dwie kostki rosołowe, dwie. Tak jak wam pokazywałem wcześniej. Dam dwie kostki rosołowe. Dam dwie kostki rosołowe. Kurde, ja nie mam kiedy nawet pozdrowić, kurde, ludzi. Ale zaraz pozdrowię. Moment, bo jestem zajęty. Jak już to ogarnę, to dobrze będzie. Dam koperku trochę, to wiadomo, co to był. I mówię, no, ale co do Majora, to też mam awersję trochę. Mam trochę awersję, słuchajcie, bo tak jak wam mówiłem i się nie mylę, mimo tego, że zarobili pieniądze, jeden i drugi. Co gotujesz? Co gotuję? Zupę, zupę! Ogórkową! A, to mi się będziesz jadł? Tak! To tylko świetnie. Damy majeranek. Podamy majeranek. Pozdrawiam właśnie chłopaków z budowy. Właśnie poprosili. Pozdrawiam chłopaki. Damy ziele angielskie na pewno. No i będę musiał ziemniaki obrać. To już przy was nie będę obierał. Bo to znowu wyjdzie materiał 20-minutowy, a jeszcze na niektórych rzeczy nie dość, że was chcę pozdrowić. Ziele angielskiego damy 3-4 kulki, nie więcej.
Już nie będę pokazywał, jak ziemniaki się obierają, no bo każdy wie. Ziół prowansalski nie dam, bo to nie nadają się one. Także poczekajcie sekundę i zaraz będzie kontynuacja. Dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, ziemniaki gdzieś mniej więcej tyle. Na taki garnek, no. Na taki garnek, co ja tu, nie wiem, czy go widać. Może go będzie widać, może nie. Na taki gar. Tyle gdzieś ziemniaków. Ja to wszystko wrzucam. Zostaje się tylko się zostaje dodać tomat. Znaczy nie tomat, przecier. Przecier. Zostaje się przecier. Dobra, ale wracamy do pozdrowień, bo ja nie wyrobię, bo ja nie chcę. Martunia, jeszcze raz cię pozdrawiam. Kochanie, już usiądę. Usiądę nawet, przed garkiem. Martunia, pozdrawiam cię jeszcze raz. Rafał Mundial, no to ciebie to zawsze pozdrowię. Wiem o tym. Często z tobą rozmawiam na Facebooku i tak dalej. Jakuba Wilgosa pozdrawiam. Pozdrawiam również. Ja muszę to skreślać, słuchajcie. Dawid Dzięcioł, ty naprawdę fajną muzę robisz, muszę się z tobą spotkać, coś możemy wymyśleć, nie? Ty masz jedną rzecz w talencie, ja mam troszeczkę inną, także ja jakiś tekst na pewno napiszę, dla mnie to jest bardzo łatwo wymyśleć coś, jakiś tekst, nie? Zaczyna parać, słuchajcie, nie? Będzie dupa. W każdym razie już będzie dupa, gotuje się zupa. Misiek. Już coś napisał na klawiaturze. Do nich. Dzisiaj Misiek będzie z wami pisał. Kasper Drabnet. Pozdrawiam cię, Kasper Drabnet. Pozdrawiam cię naprawdę serdecznie. No i dobra. I teraz może wrócimy do innego tematu. No. Ja uważam, że słuchajcie. Tak jak moje słowa się sprawdziły, tak będzie. Tak będzie. No teraz chyba sobie mogę zapalić, jak to się gotuje, nie? Chyba nie pożałujecie mu szlugi. Samo robi, samo się gotuje i tylko szczerze mówiąc powiem wam, zaprawić do smaku. To jest szybkie, znaczy szybkie to może nie, ale proste danie. Proste danie, jest prawie cały, no prawie cały garnek. Prawie cały garnek. Jak jeszcze dodam przecier pomidorowy, to jeszcze bardziej więcej będzie, także nie napełniajcie garnka całą wodą, bo to nie ma sensu, bo potem wam to za dużo będzie. No i cóż, wybiłem się z rytmu. Co ja mogę powiedzieć? No nie wiem, no co ja mam o nich powiedzieć, no kurde, no. Ja wiem, że to... Że każdy lubi patologię. Każdy lubi. No ja też nie jestem taki idealny. Nie jestem idealny. Nigdy nie powiedziałem, że jestem idealny. A właśnie, Iwonka, też cię pozdrawiam. Przy okazji zgotowania. No. Także. O! Policja u mnie była dzisiaj. Znowu. Tylko teraz z cywilnym. Dwa razy byli, ale mnie nie zastali, bo mnie nie było akurat. Byłem na tym, na rejonach sobie chodziłem, nie? Także byli, bo moja mama mi powiedziała, no to niestety, no. Nic na to nie poradzę, słuchajcie. Taki świat. Nie wiem, kto na mnie wezwał, ale była. Była policja, także wiecie.
Ja powiedziałem, ja niedługo ich na kawę będę zapraszał, po prostu, bo to już nie ma sensu. Po cholery my mamy się ciągać, niech przyjdą do mnie codziennie na kawę i będziemy sobie rozmawiać. Była policja, szkoda, że tego nie nagrałem, że ich... Ale pewnie przyjadą jeszcze raz, pewnie przyjadą, bankowo przyjadą. Także słuchajcie, także to śmiech na sali, nie? Nie wiem, kto to na mnie wezwał, ale mniejsza o większość, znaczy podejrzewam, kto na mnie wezwał, ale już trudno, no deszcz zaczyna padać. Słuchajcie, będę musiał kończyć nagranie, bo mi telefon zamoknie, to dupa będzie z nagrywania. Także jeszcze raz pozdrawiam, słuchajcie, to naprawdę dobre jedzenie wyjdzie. Nie wiem, czy szybkie i nie wiem, no mam nadzieję, że tutaj uda mi się to jeszcze spichcić, nie? Bo to dobre z pół godziny jeszcze będzie trwało. No, dobra, słuchajcie, dodaję tak, że papierosy nie mam gdzie położyć. Dodaję, słuchajcie, ten przecier. Niech to wszystko się sobie pichci. Ja mam nadzieję, słuchajcie. O kurde. He, jak wódkę się otwiera. Cały słoik dodaję, calutki. Na taki gar, no i praktycznie cały garnek mam. Dosłownie, cały garnek. Przemieszam to tylko. I to jest naprawdę syta zupa, syta, naprawdę syta. Jest kupa mięsa. Są ziemniaki. Zupa jest tłusta. Także jak ktoś taki talerz zupy zje, ja nie mówię o facetach. Faceci powinni zjeść dwa talerze, nie dwie. Dwa talerze. Widzicie, czasami się łapie za słowa nawet. Dwa talerze powinni zjeść, ale jak z ziemniakami zjedzą, nie ma opcji, żeby się nie najedli. I jeszcze z chlebkiem do tego. Także mówię. A, jeszcze kolejne pozdrowienia. Bo już będę kończył, bo to za długi materiał się zrobi. Krystian Marszak, pozdrawiam cię. Zawsze gadasz ze mną, także cię pozdrawiam. No i Martyna, twój tatuaż jest bardzo fajny. Fajna, bardzo fajna róża. Bardzo dobry pomysł, Martyna. Na ręku, także już będziesz kojarzyć. Bo też ze mną rozmawiasz czasami. Oczywiście zawsze pozdrawiam chłopaków z Meksyku. Od nas, z dzielnicy. I Banana, i jego brata, i kolegów. Pozdrawiam was serdecznie. Naprawdę pozdrawiam was. Oczywiście Przydworcową pozdrawiam i tego kolegę, który do mnie przyjeżdżał. Oczywiście, że pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze do mnie zajedziesz lub ja do ciebie na Przydworcową. Wiadomo, o kogo chodzi. No i teraz Stronkę pozdrawiam. Widzowie Meksykano na Facebooku. Widzowie Meksykano, pozdrawiam was. Wiem, że nie wszyscy są szczerzy, no bo muszę to szybko robić, bo zaczyna kropić. Bo nie wszyscy są szczerzy, ale większość jest za mną, albo nie, no ale mniejsza, sorry, że ze szlugiem, nie? Pozdrawiam Kingę z Facebooka. Kinga, rozmawialiśmy dzisiaj nawet. Pozdrawiam cię, Kinga. Pogadaliśmy sobie, miło mi, że poświęcasz mi czas. Bardzo ci dziękuję i życzę ci dobrego życia i zdrowia przede wszystkim. No i ostatnie pozdrowienia. Biuro Interwencji. No, obywatelskiej bodajże. To też jest taka stronka. Pozdrawiam was wszystkich z tego Biura Interwencji Obywatelskiej. Czy jesteście za mną, czy przeciwko? Bo nie naprawdę, bo mówię, bo szczerze mówię, kurde, zaczyna padać. Będę musiał się stąd zawijać po prostu. Także pozdrawiam was, także zaczyna palać coraz dobrze, coraz mocniej. Także pozdrowienia mam z głowy. A jak tylko ugotuję zupę, robimy dzisiaj live'a. Jestem tego, kurde, na 100% pewien. I na bank to zrobimy,
Na bank to zrobimy, niech ja tylko zupę ugotuję, ale muszę to teraz wszystko posprzątać. Także trzymajcie się zdrowo, zaraz to wrzucę i zaraz, jak tylko wrzucę, jak tylko ugotuję zupę, lecimy, dzisiaj lecimy już na bank. Trzymajcie się zdrowo, kto jest za mną, kto przeciw, trudno, nic nie poradzę na to. Trzymajcie się. Sorry, że szlugą, ale tak bywa czasami.